Siemanko, w trzecim odcinku, w trzecim sezonie przebudowy Fiorentiny na moim kanale. Pamiętajcie, jeśli podoba się wam ta seria, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, zapraszam na Discorda, Instagrama, a my rozpoczynamy oczywiście od przeglądu kadry i wystawieniu piłkarzy lub przedłużenie kontraktu z piłkarzami, których chcę zostawić lub piłkarzy, których chcę sprzedać, zwiększyć swój budżet transferowy, by dokonać wzmocnień, które przybliżą nas do upragnionego Scudetto. Czy uda się nam w tym sezonie? Oczywiście zobaczcie, tutaj Zalewski w końcu może grać jako SPO, ale będzie grał taki SPO, LP. No zobaczymy, jak będzie Nicolo wykorzystywany, że nie zapomniał rotacji. Castro, Wili, Szurkowski. Mamy dobrą tą w środek pola. Mam fajnie obsadzony, ale zawsze można wzmocnić. Castro, Wili naprawdę 80 overalla. Mamy Fernandesa, mamy Szurkowskiego, mamy Audę, Ilicza, Zalewskiego. Winiat młody, tutaj jeszcze kątem poczony, Gonzalez, Sotil, Ikone, który chce odejść, więc prawdopodobnie go sprzedamy. Kouame, Cabral. No mam nadzieję, że Cabral zagrasz o wiele lepszy sezon niż ostatni, bo strasznie się zastanawiałem nad tym, czy po prostu go nie sprzedać, bo bardzo rozczarował mnie w tamtym sezonie, zaledwie 3 bramki. To jak na napastnika numer 1 jest strasznie słabym rezultatem i no nie przystoi coś takiego. 80 milionów do wydania, ocena zarządu, no zarząd mnie nie lubi, bo nie spełnia ich celi, często nie spełnia ich cele, bo po prostu nie, ale jednak wynikowo nie jest tak najgorzej, no juniorzy, i tak nimi nie pogram, dla mnie tych juniorów. Ja daję skauta, szukam mi tych juniorów, no ale oni jakoś nie rozwijają się magiczny sposób, no nie mogę trafić jakiegoś mega juniora w tej serii, w ogóle nie mogę w FIFA trafić ostatnio kompletnie na jakichś fajnych juniorów. Widocznie no, nie mam tego talentu, nie jestem scoutem. Więc no cóż, lecimy do pierwszych ruchów. Igor dostał propozycję od Olimpiku Marsylia. Stwierdziłem, Igor, idź sobie do Francji, tam może pograsz, u nas nie. Byłeś tak zapchaj dziurą. No i przechodzimy do kolejnego ruchu. Ricardo do Soti dostał ofertę z racji. Otrzymaliśmy na 14 milionów. Ja postanowiłem trochę więcej. 18 za Sotila, oni dałem 17, stwierdziłem, że dajcie mi jeszcze 2% od przyszłej sprzedaży. No i Ricardo Sotil odchodzi do Lazio, mamy 17 milionów dodatkowych do wydania. Ja bardzo chciałem wzmocnić środek obrony i pomoc i stwierdziłem, że Gianluca Mancini może być fajnym środkowym obrońcą w naszym zespole. Trochę kosztuje Włoch, ale jego pozycja w Serie A jest już i właśnie słowa mi zabrakło, ale już jest takim no topowym obrońcą w Serie A. Myślę, że Gianluca Mancini może fajnie wzmocnić nasz środek po obrony i kto wie, pomoże nam w walce o mistrzostwo. Tutaj zaproponowałem 37 milionów, 200, niech są 44, 800. No i miałem chwilę zawiechę, musiałem tu trochę przeklikać. Dałem 40 milionów, oni się zgodzili, więc bardzo duży transfer. Gianluca Mancini za 40 milionów. Zostaje piłkarzem Fiorentiny, z Romy przychodzi, agresja, skoczność, siła to są świetne atrybuty naszego nowego środkowego obrońcy. Kolejny transfer, SPD, trzeba wzmocnić, Ibrahim Sangare, już go chciałem od momentu jak grał w PSV Eindhoven, no tutaj pożegnam się z Szymonem Żurkowskim, no ale jednak Sangare jest o wiele lepszym piłkarzem, Inter na to przystał i mamy kolejne świetne wzmocnienie naszego środka pola. Sangare, siła, wytrzymałość, przechwyty, naprawdę mega piłkarz. Tutaj postanowiłem wymienić Barrowa na Ikonę. Ikonę tak chciał odejść, a Barrow to jest myślę fajny piłkarz z potencjałem. I właśnie Musa Barrow do Fiorentiny, Jonathan Ikonę do Bolonii. Długo się zastanawiałem na tym transferem, czy jednak zaakceptować, czy też nie, ale stwierdziłem, no dobra, akceptuję to. I mamy kolejnego piłkarza, tutaj jeszcze raz pokazałem Sangara, ale chodziło o Barrowa, mega talent, no właśnie te lata, ale myślę, że jest fajny piłkarz, zobaczymy czy długo grał, już nie pamiętam. No i jeszcze kupiłem Daniele Verde, taki piłkarz do rotacji na skrzydło, bardzo fajny włoski piłkarz na boiskach Serie A. No i Verde, myślę, że to naprawdę fajne wzmocnienie z ławki, no czasami trzeba mieć kogoś do rotacji, jakby się coś działo, jakaś czerwona kartka, albo za dużo żółtych kartek, albo jakaś niestety kontuzja, warto mieć piłkarza, który jednak trochę już gra w tej lidze, miał ostatnio dobry sezon, więc
14 milionów trochę dużo, ale spoko. No i mamy upragnione mistrzostwo. 2 punkty nad odwiecznym rywalem Juventusem. Fiorentina po raz trzeci sięga po Scudetto. Drugie Juve, trzecie Napoli, czwarte Milan, piąty Inter. No mamy w końcu, jeśli chodzi o Ligę Europy, graliśmy w Lidze Europy, tak, graliśmy w Lidze Europy. Tutaj odpadliśmy z West Hamem. No niestety w grupie no poszło nam rewelacyjnie, ale potem odpadliśmy z West Hamem, ale mamy to, o co mi najbardziej chodziło, Scudetto. No następny sezon już nie będzie, będzie jeszcze jedna przebudowa, taka ostatnia już w tej FIFA. Dowiecie się o niej w piątek, dam wam znać. Będzie ciekawy moim zdaniem. Drągowski, no Sangara naprawdę trzymał poziom. 7 goli, 7 asyst, Chiesa oczywiście mega poziom. No nikt go nie chciał kupić nawet. Gonzalez, trochę słabszy sezon, ale Cabral w tym sezonie zagrał o wiele lepiej. 15 goli w lidze, więc Cabral się spisał. Gianluca Mancini, spoko poziom trzymał. Fernandez, nieźle. Biraki, fajnie. Barrow, też naprawdę spoko sezon. Milinkowicz, który też chce odejść od kilku sezonów, ale ma tak długi kontrakt, że go nie sprzedałem. Kalulu, fajny sezon. Castrovi też. Fossacchi, spoko. Martinez trzymał poziom. Ilić grał mało, ale w końcu się trochę rozwija. Verde dużo nie zagrał, ale jak grał, nie było źle. Kume też spoko. Singo, spoko. Zalewski, no nie pograł w sobie. Pelegri również. Audé też. Vignato na wypożyczeniu. Smalling to już taki odchodzi na emeryturę, można powiedzieć. Kara, piłkarze wypożyczeni. No i tak się kończy ta przebudowa Fiorentiny. Scudetto we Florencji mamy. Fajnie, że udało nam się wygrać w trzecim sezonie, no jednak Serie A tutaj się szybko wygrywa moim zdaniem. Milanem chyba wygrałem 2 razy rzędu mistrzostwo. Dwóch sezonach przebudowy. No i zarząd 60 oceny. No, Liga Europy finał. Nie udało się, ale coś innego nam się udało porobić. Nie było tak źle. Finał Ligi Europy, no cóż, fajna przebudowa, fajny klub, Massimo Spaghetti spełnił swoje powołanie. Mam nadzieję, że wam ta seria się podoba, trochę krótkie odcinki wiem, ale już koniec FIFA, nie ma co moim zdaniem przedłużać, czekamy na FIFA 23 na moim kanale. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz za wszystkie wyświetlenia pod tym filmem, na razie.